Hej, witajcie! Ej, tęskniłam za wami. Dzisiaj odezwałam się do was na Instagrama i wiecie co, wczoraj zliczamy z ciekawości, ile dni nagrywam w ostatniego vloga. Słuchajcie, to jest 9 dni. Wrzucałam normalnie vlogi z początku lutego, teraz na koniec lutego, także opóźnienie, słuchajcie, duże. No, włosy są już do mycia, dzisiaj w ogóle mam problem, żeby tą grzywkę ogarnąć. Nie chce mi się, że tak powiem, ładnie układać. Mam z nią mega problem, że tak. Czasami to pomaga, ale nie podoba mi się nawet to. I po co ją żebym ruszała? Żeby teraz wam ruszać chyba grzywką. Ekspres, słuchajcie, genialnie się sprawdza. Właśnie wróciłam do domku, zrobiłam sobie kawkę. I muszę usiąść, w ogóle jeszcze nalałam wody. Do... ostatnio wam pokazywałam taki jakby, nie wiem, lejek, gdzie właśnie fikusowi szykuję koncentrat. Dzisiaj jest piątek, więc do niedzieli sorry, że ruszam fikusem, mi się nie podoba. Do niedzieli zrobi się ciepła, taka odstana, więc idealnie. I muszę w ogóle kupić jeszcze jedną konewkę, bo okazuje się, że teraz moje dorodne kwiaty, które naprawdę są dorodne, Monstera też w ogóle pobiła wszystko. No wiadomo, Beniaminek też potrzebuje, tutaj mam jeszcze małego pieniążka, on tak się mi wybija coś ciężko. A, no i jeszcze szeflera tutaj, w ogóle zmiany nastąpiły, że tu szeflera jest. No, potrzebują te wszystkie kwiatki wody, a ta konewka kotek, pokażę wam którą, tylko żeby się tu woda nie wylała, muszę pójść z wami do łazienki. Tutaj jest, nie? To ma chyba 2 litry? Nie wiem, coś koło tego. I wtedy pamiętam, pokazywałam wam w którymś z vlogów, że kupiłam taki właśnie lejek specjalnie dla fikusa na odżywkę. Bo jeszcze kwiatków, tak powiem wam szczerze, a no jeszcze te podlewam. Jak one się nazywają? Draceny? Wodą, więc no wody potrzebuję naprawdę bardzo dużo do tych moich wszystkich kwiateczków. I co? I robię kawkę, siadam zaraz do papierologii. Muszę porobić opłaty, takie różne rachunki. Ale generalnie się cieszę, że mam kamerę w ręku. Bo wspominałam wam na Instagramie, że styczeń to był w ogóle moim strasznym miesiącem. Naprawdę nie należał do najlepszych. Taka aura sprzyjająca mi pozytywnemu była bardzo kiepska, mimo tego, że starałam się tymi książkami, innymi sposobami, ale to było naprawdę pod górkę wszystko szło. Także mam nadzieję, że teraz będzie ku lepiej. Jak już w ogóle, powiem wam, wyjeżdżam z domu, już jest coraz widniej, więc to też cieszy. Słuchajcie, z takich moich ostatnich zmian w pokoju, to jest to, że rogówka jest cały czas zaścielona. Resztę no to znacie, bo tutaj się nic nie zmieniło, jedyne co, no to odkurzacz będzie miał tu miejsce. A i mówiłam wam, że mam rodzinę w, zawsze mylę Szkocję ze Szwecją, ale w Szwecji, chyba. Mam rodzinę, gdzie o nim wam tutaj z vlogu wspominałam, tam jest taka jakby nazwijmy to fabryka odlewu ze szkła i od brata dostałam jego kotka i się dowiedziałam, że są właśnie takie lampki do figurek, żeby tak ładnie i pokażę wam, postaram się dzisiaj, zobacz jak fajnie mu teraz widać oczka, postaram wam się dzisiaj pokazać w nocy, jak ona ładnie świeci, ona cały czas się pali. Tylko nie fart jest taki, że to jest czarne, słuchajcie, i muszę coś wymyśleć. Już tak myślę o sprayu, żeby kupić i spsikać, bo to na pewno nie będzie, nie sprawdzi się u mnie, bo no po prostu to musi ładnie wyglądać. Płytki, słuchajcie, rewelacyjnie się sprawdziły z rozmiaru na muszki, bo muszków już nie ma, także z tego się bardzo cieszę. No i tu będzie stało odkurzacz, teraz kabelek ze z tyłu przyłożyłam do ładowania. I elegancko, zobaczcie, wtorek, czyli 3 dni temu, tydzień, tak, to będzie tydzień i 3 dni, jak mam lilię, już mają końcówkę, także pięknie mi się trzymają z walentynek. I tutaj mamy materac, materac, słuchajcie, jest nie mój, po prostu mama sobie wymieniała i mówi, że zaniesie na strych, ja mówię, może ja go chcę. Łóżko tu miało być, słuchajcie, tak, wiecie, nie wiem, czy łóżko będzie, czy nie będzie, generalnie pod górkę idzie z tematami urządzania się tutaj, gdzie mieszkamy.
co wam będę mówić. Więc przygarnęłam sobie ten materac i śpimy tutaj. I tak sobie właśnie zagospodarowałam, że tu będzie kwiatek. Lampkę też tu przyniosłam. I jest okej, no. Czy będzie łóżko, czy nie będzie, to nie wiem, ale to jest tak, generalnie od samego początku był pomysł, żeby właśnie szafa tak stała, tylko żeby to ładnie wyglądało, to trzeba kupić, wiecie co, tą taką okleinę, nie okleinę, płytę, tak tutaj jest z tyłu, nie? Tylko kupić drugą na tą stronę, żeby to była z tej strony biała, żeby to była jako ściana. Bo kiedyś jak działam sobie, miałam swój salon mobilny, miałam autoklaw, to tam było specjalnie wycięte na kontakty i tak dalej, jak mieszkaliśmy w blokach i niestety tak teraz nie fantastycznie to wygląda, więc przydałaby się, wiecie, taka płyta, żeby to tu wtedy wyglądała jak ściana, więc szafa, wszystko tak kiedyś było wymyślone, że ma tak być, tak jest, tylko że po prostu brakuje łóżka, tak wam mówię, nie wiem, czy kiedykolwiek się go doczekamy, widzę, że nie jest napisane, się tutaj tak urządzi do końca. Zobaczymy, jak będzie, ale zobaczcie w ogóle Monsterę. To jest po prostu taki byk. Brat, słuchajcie, odkurzał mi, zobaczcie, co mi zrobił jej. Taka biedna teraz jest bez tego. To jest ten nowy listek, który wybijał mi się cały czas i teraz, o. No, a tak to wiecie, co mogę wam powiedzieć. Muszę w ogóle kupić sobie jakąś, znaczy już mam wybraną, tylko po prostu trzeba zamówić, taką półkę na książki, bo tu mam segregator z takimi różnymi swoimi e-bookami, które kupiłam. I tu takie inne książki, kalendarz i tak dalej. I tak właśnie, żeby jakaś taka, wiecie, szafeczka tutaj była, czy tutaj stała i żeby w niej fajnie były książki. No, i tak to się teraz obecnie ma. Muszę też zrobić listę zakupów, bo trzeba jechać na zakupy. Jutro, jak to ja jeżdżę sobie w weekend. Może wskoczymy jutro do Pizza Hut, takie mamy plany. A jak nie, to jeszcze w Konstantynowie Łódzkim. Ja kiedyś mieszkałam w ogóle w Konstantynów Łódzki. Udało mi się w ogóle gdzieś tutaj postawić, żeby sobie tu działa. Mniej więcej coś takiego. To jest miejscowość, gdzie w ogóle to jest moje miasto rodzinne. Tam się urodziłam, stamtąd pochodzę. Patrzcie, urwę to, a nie otworzę. Trudno. I tam jest Da Grasso. I mamy w planach właśnie wybrać się nie na pizzę, tylko to jest chyba kebab się nazywa. Kiedyś jak właśnie tam jeździłam zjeść dobre jedzonko, bo pizzę mieli bardzo dobrą, z czasem niestety się pogorszyła. To dawno tam nie byłam, jestem ciekawa, czy coś się zmieniło, bo pamiętam kiedyś tam, słuchajcie, składniki to były takie dobre, że... Tu macie za ciemno. Że warzywa, wszystko było takie po prostu aż chrupkie. Może na razie to zamknijmy, bo muszę to posunąć. No i w ogóle wiecie, że to było po prostu przepyszne. Jak jedliście ogórka, pomidora, sałatę, to taka samo... Było czuć taką soczystość tego wszystkiego. Kawka. W końcu taka moja ulubiona, chciałam. No i, było, i one były właśnie przepyszne, te chyba kebaby, tak, były takie w buce, warzywa, wiecie, kikriki, gros. Bardzo, bardzo dobre. I właśnie albo pojedziemy do Pizza Hut, albo wybierzemy się do Da Grasso w Konstantynowie. Właśnie na tą, czy to pita się nazywa? Już powiem wam, że nie pamiętam. Na pewno jak pojadę, to was zabiorę ze sobą. No, także tak to u mnie wygląda. Naprawdę fajnie, tutaj z czasem też bym chciała ławę, żeby była, żebym sobie mogła tu usiąść też tutaj właśnie. No wiecie, coś popisać, czy coś położyć, czy jak się czy tutaj jemy. To żeby było po prostu gdzie co położyć. Fajnie by tutaj też zagospodarowało. Teraz ta strona wygląda tak. Także no bardzo mi się podoba. Jestem zadowolona. No. Dobra, słuchajcie. Idę ogarnąć życie. Wczoraj nie ćwiczyłam, dni kobiece przyszły, także nie miałam totalnie się, po prostu zjechana, zrąbana totalnie. Dzisiaj też naprawdę kiepsko się czuję, a funkcjonować, żyć trzeba, nie ma lekko. Także no, chociaż odpuszczę, nie będę dobijać się treningami. Trudno, znając życie w sobotę, w niedzielę też nie zrobię, ale był poniedziałek, wtorek, środa trening. Pyszna kawka. Ktoś ciekawy, jaką ja piję, to ja kupuję lawaca, ta taka złota oro, nie wiem, z czerwonym takim kółkiem.
pokażę wam któregoś dnia. Na dół nie chodzę, jest mi dobrze tutaj. Tutaj cisza, spokój, słuchajcie, mam taką pełen relaks dla siebie, że móc z wami porozmawiać, wam pokazać. A na dole to wiecie, jak wszyscy są, to tak nie da się, za głośno. Dlatego ostatnie vlogi właśnie tak robię, że... Znaczy generalnie w ogóle w pokoju spędzam bardzo dużo czasu. Jak wracam już do domu, czy weekendami, na dole to właściwie jak teraz my nie gotujemy, to tyle co się w niedzielę je śniadanko i w sumie ja, że tak powiem, cieszę się ze swojego pokoju tutaj, dlatego w sumie najwięcej vlogów, jak nie gotuję, to będzie tutaj. Tak, dobra, zmykam, dopijam kawę, albo z kawą raczej i dogarniać papiery i opłaty. Słuchajcie, czy ja już wam wspominałam, że kocham to robić? No to ja dla was vloga na jutro. Jest już dość późno, powinnam normalnie spać. Późno. No słuchajcie, 21:12 o tej godzinie w tygodniu normalnie już kładę się spać. Bo jak wiecie, wcześniej wstaję, a ja sobie cenię mój sen. Ale obiecałam, więc siedzę i szykuję. Długo mi przyszło, długo mi zeszło przy opłatach i takich tam różnych papierologiach, obliczeniach i tak dalej. Nie, no dzisiaj to po prostu jest nieogar głowy totalny po prostu. A wiele wiecie co, umyłam włosy i czekam, żeby też mi podesły w tym czasie. No, a ja sobie tutaj, gdzie wam pokazywałam, montuję. Wszystko byłoby piękne, gdyby nie ta dziura. Kwiatek, uwielbiam klimaty kwiatków, jak tutaj za mną są. No, także uciekam dalej montować. Dobra, film zmontowany, film vlog zaczyna się eksportować i chcę wam pokazać na przykład ile zajmuje mi montowanie vlogów z dźwiękiem, takimi fajnymi przejściami. Mamy tutaj vlog, który ma 20 minut, nie? Zaczynałam, to miał około 34, także trochę wycięte, bo po prostu wiecie, byłoby pewne rzeczy nudne, za długo by pewne rzeczy trwały, a siedziałam przy tym 2 godziny. Także tak to się ma. Ktoś by powiedział pół godziny, to pewnie tyle, co trwa w ogóle film, nie? Vlog. To tyle się montuje. No nie. W tym akurat przypadku trwa to 5 razy więcej. No, także niech się działa. Jutro rano po prostu wrzucę na kanał, jak wstanę. To wiecie, do wieczorka to nam ma dużo czasu. Czesiunio śpi tutaj. O, ma chyba przykąskę, bo chrapie. No dobra, nie przeszkadzam. Obiecałam wam, że pokażę, no teraz, że tak powiem, podeszłam, to będzie hałasowo. Pokażę wam tą lampeczkę, jak wygląda fajnie w nocy. No i powiedzcie, że nie robił roku, jak robił rok. Tylko tak powiedziałam, muszę ten klocek zmienić na biały, bo mnie strasznie to irytuje. Tu się pali kominek, moje woski. I jak widzicie po zegarku, pora iść spać. Także widzimy się jutro. Hej! Dobrze, słuchajcie, wróciłam do domku i złapam taką zamułę, że zaraz co? To kawa, kawę, potrzebuję kawę. A mam, że teraz mam taką pyszną, niefusową, to się delektuję. Słuchajcie, byłam w Carrefourze i w Lidlu. Zaczniemy sobie od... To jest Lidl? Tak, to jest Lidl. Zaczniemy sobie od Lidla i kupiłam tak, ciperki, bo jest weekend, dziś jest sobota. Ostatnio oglądaliśmy film, Kamil o tym nie wie, i naszło go na lajkoniki, więc mówię, dobra, kupię mu lajkoniki. Starałam się, nie wiem czy wy też tak macie, ja tak mam z chipsami i paluszkami, że tak, żeby tylko nie były połamane. No i dla Krzysiunia też musi być oczywiście niespodzianka, kabanosiki. Worki na śmieci do łazienki, 25 litrów białe, bardzo lubię je, dlatego, bo one wiecie co mają, że możemy sobie je zawiązać tak, torebkę. Chusteczki nawilżające, tutaj sobie kładę koekspresu,
w szarce, że wiecie, żeby móc jak coś zawsze go wziąć, przetrzeć. Sprawdzam, czy go wyłączyłam, bo robiłam sobie kawę, żeby wiecie. Silne lniane. W ogóle silne lniane już ponad złoty, ponad 5 zł. Chusteczki, właściwie to papier, nawilżający papier toaletowy, bardzo go lubię. I super jest ten właśnie różowy, bo pięknie pachnie. I kupiłam kajzerki na jutro na śniadanie dla nas. Poczekajcie, wrzucę to z powrotem. Potem sobie to ogarnę, co i gdzie. Chwila, bo Kamila dzwoni. Są. A. Haribo. Takie żelki kwaskowe. Jestem bardzo i w ogóle ciekawa. To akurat kupiłam w sklepie niemieckim i potrzebowałam podpaski, bo nie wzięłam, ja używam Natury. Podpaski te na noc są rewelacyjne i zapomniałam wziąć dzisiaj ze sobą i kupiłam beznadziejne są, słuchajcie, można powiedzieć, że zaczynają się od pępka, a kończą mi się jak się kończy tyłek, takie długie, masakra, lubię długie, ale te są masakrycznie długie, a drugie jest to, że strasznie nogi bolą po bokach, tak obcierają, że fatalne są, po prostu fatalne. W ogóle to teraz mi się przypomina, jak mam suche skórki. Ja sobie paznokcie robiłam i mam takie piękne. Nie pochwaliłam wam się, ja już je mam. Z 4 dni. Czekajcie, żeby to tak estetycznie wyglądało, bo skórki, słuchajcie, to mam takie suche, że normalnie wstyd. Zobaczcie. Chyba się nie chwaliłam wam. Czekajcie, chcę złapać fazę. O! Piękne są, oczywiście moja skórka nie pociągnęłam, no bo jakby nie inaczej, może o, 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 tak, tak, no piękne są, tak, bo grzywkę zauważyliście, że mam? Nie wiem, czy wam mówiłam, no w ogóle to szkoda gadać, dobra, Carrefour. Koleżanka chwaliła, że jej mąż pije raciborskie rżnięte i Kamilo nie wie, że mu kupiłam. Jeszcze nie pił takiego, po prostu z czystej ciekawości, żeby chłopak sobie spróbował. Kupiłam mleko bez laktozy, 1,5% do kawy. Bez laktozy, żebym po prostu nie miała takich wzdęć. Kobiety, które mają problemy z nabiałem, to rozumieją, a jednak gdzieś te problemy występują u mnie cały czas z tym nabiałem. Sałatę, jutro do kanapeczek. Do kanapeczek też ja bardzo lubię ten rycki ser, żółty ser. Nie było tego dużego opakowania, jak to się nazywa, karma uzupełniająca, ale to jest, wiecie co, na kamień. I bardziej się opłaca całe opakowanie, tam w opakowaniu jest chyba około 30, ponad 20 na pewno. Bardziej się je opłaca, ale nie było, więc wzięłam mu te mniejsze opakowanie. No do przyszłego weekendu na pewno starczy. Wtedy jak będzie, to wezmę mu te duże. Kota, moje ulubione wino, białe, wytrawne. Tak, wytrawne, je piję wytrawne. Dla nowych osób, które przybywają. Kamil lubi kozel. I ręcznik papierowy. W ogóle jestem w szoku. Wzięłam po prostu najtańszy, bo bez przesady. Ale to i tak, 10 zł, słuchajcie, zapłaciłam. Też to carrefourowski. A resztę ręczników to tak spokojnie 15-20 zł. Po prostu tragedia. Ceny to po prostu oszalałe. A, no i... Nie może się obyć bez grzewki wody. I to jest, słuchajcie, wszystko. Mamy sobie dzisiaj gdzieś wyskoczyć, także pewnie zabiorę was ze sobą. Właśnie Kamilo mi rozebrał łóżko, wstawiłam pranie. Jedno, drugie. Jedno posprzątałam. Jak to sobota. W ogóle zobaczcie, naoglądałam się gilarska TikToków i spodobał mi się mega taki kalkulator. I przyszedł do mnie i zamówiłam go z AliExpress, ale normalnie rozumiecie to. Kobieta się nagle na TikToków. Ja lubię takie TikToki, gdzie dziewczyny pokazują, sprzątają biurko, no takie bardzo w ogóle ładne, takie spójne, ze sobą kolorystyczne i w ogóle, no... lubię w ogóle takie TikToki. I naoglądałam się dziewczyny, które tam właśnie prowadzi sobie też kalendarz, notatnik, takie rzeczy i obok był kalkulator, jak sobie coś tam liczy, potem chowa. I tak mi się spodobało, że zamówiłam, nie? Normalnie jak dziecko, no co mam powiedzieć.
Zawsze będę dużym dzieckiem. Dobra, także ja to ogarniam. I w ogóle poszłabym spać. Jestem zmęczona. Poszłam o godzinę później, bo montowałam vloga. Chciałam, żebyście mieli, bo nie miałam, tak jak mówiłam wam, czasu. No i bym po prostu poszła teraz spać najchętniej, naprawdę, bo jestem po prostu zmęczona. Tak, ogarniam to. Przypomniało mi się, co chciałam wam powiedzieć. Widzicie, że brakuje mi jednego kwiatka w pokoju. Także jeśli przyjdę w najbliższych zakupów z kwiatkiem, to się nie zdziwcie. Wiecie gdzie? Tu. W tym miejscu brakuje mi kwiatka, bo jak wiecie... Czekajcie, że on tu nic nie zbiło. Szuflera przyszła tutaj, nie? Tak? Zdjęte są poszewki, łóżko wygląda tak właśnie, jak są zdjęte poszewki. Nie mam specjalnie zasilać łóżka, kombinować do vlogowania. To jest życie. Dla wszystkich, wiecie, wrażliwych. Szuflera jest tutaj. Po prostu bardzo mi się tu podoba, żeby przy tej lampce nam stała. Ale brakuje mi tu teraz kwiatka. Po prostu jest dla mnie tu za pusto. Lepiej się czułam, by tu kwiatek. Więc trzeba będzie coś, jak wiecie, wymyśleć. No. Teraz mi się przypomniało, że też chciałam wam powiedzieć, że zobaczcie te rzęsy. Ja wiem, że ja wam się cały czas chwalę tymi rzęsami, ale zobaczcie, jakie one są błędne. Moja koleżanka powiedziała, no doczepiaj rzęsy. Ja wie, coś ty zwariowała? Tu się dziś rozmazałam w ogóle. Widzicie to? Jakie one są długie? Nie wiem, czy tak? Teraz to mi świeci, wiecie co? Słońce. No ale na pewno widać. No i w ogóle chciałam się wybrać, wiecie gdzie, na jedzonko? Do Da Grasso. O kebabie wam mówiłam na talerzu. Ale przeglądając ich menu, oni tego nie mają już w ofercie. Mają jako na talerzu z frytkami. Warzywa i kebab. W sensie mięso, wiecie o co chodzi. A ja chciałam taką jakby pitę, taką wiecie, w bułce. Ale to było takie dobre, pamiętam. I nie mają. I nie wiem, co my będziemy się jeść. Generalnie miałam ochotę na to. Chyba, że powiedziano Pizza Hut. Nie wiem. No, także tylko jeszcze to. Jak myślicie, jak mógł się zacząć weekend? Kubski siedzi i milczy. Mamy, słuchajcie, tutaj grubego Benka. Czesiowi pachnie, więc myślę, że pewnie coś dostanie. Dostanie rancika. Nie wybraliśmy się nigdzie, jak widzicie, po pudełkach. Pogoda jest chusteczkowa, pada. Po prostu nie miałam ochoty. Poczekajcie, przygotuję się, żeby wam powiedzieć, co w ogóle tu dobrego mamy. Ja zamówiłam sobie pizza Benek z Teofilowa z wędzonym boczkiem, pieczorkami i cebulką. Tylko, że do tego wzięłam sobie ser pleśniowy dodatkowo. I podejrzewam, że moja to jest ta u góry. Zobaczcie, Cześćka. Kot przestał, gdy wzięłam na niego, non stop się oblizuje. I wygląda tak. Mniomcik. A Kamilo. Jego pizza prezentuje się. Tak, mniomcik. Ty masz tu oliwki? To jest papryczka peperoni. Aha. Chciałam paprykę peperoni, która będzie mnie mniom. Widzicie, co on robi? Dobra, jemy. Niam. Myślałam, że pójdzie się na początku z tego. No ja sobie coś przypuszczam. Sprawa nie wygląda za pana dobrze. Była kwestia czasu. Teraz ma pan jeszcze szansę. Teraz jeszcze mogę panu pomóc. Mogę panu załatwić najlepszą. Dobre jest, takie delikatne. Musi mi pan tylko powiedzieć, co się naprawdę. Dobra, teraz nam Kamilo powie, co myśli o piwie. Dla mnie, słuchajcie, super, bo takie delikatne jest. No, zarobiste. Pyszne. Fajne, nie? Mhm. Takie delikatne. No, bardzo dobre. Także, ale powiem wam, że ta nazwa, nie znam się, słuchajcie, na piwach i nie wiem jakby, wiesz co to w ogóle sugeruje, to rżnięte? Bo generalnie jak to czytam, to piwo rżnięte. Raciborskie. Naprawdę mega pycham. Pokazuję wam jeszcze raz.
Jak gdzieś spotkacie, to sobie spróbujcie, bo bardzo dobre, no. Nam smakuje. Takie delikatne, spoko. Nietypowe, jakby się piło takie, wiecie, piwo gorzkie takie zwykle jest, nie? Mhm. Bardzo i dobre. Ten, gazowane bardziej piwo jest, a to jest delikatniejsze, nie jest aż tak gazowane. Także, dobra, tyle na piwo. A dasz mi spróbować swojej pizzy? W ogóle dałam jeszcze kawałki swojego. Mi wystarczy. Zobaczymy. Tylko ty masz z tą papryczką. Jak? Pepperoni. Nie wiem, czy macie też tak. Ja na przykład dla mnie pizza. Albo nawet frytki. Na przykład mój Kamil frytek zimnych nie lubi. Nie lubi. A ja lubię zimne jedzenie. I nawet taką pizzę czy frytki zimne, to ja z przyjemnością tak samo zjem. Po prostu mi smakuje. Także muszę dojeść, bo że tak powiem, nie dojadłam. My oglądamy ten serial The Sinner. O, właśnie ten. I powiem wam, że trzeci sezon jest tak beznadziejny. Naprawdę jest beznadziejny. Pierwszy, najfajniejszy był pierwszy, bardzo mi się podobał. Drugi ok, ale ten trzeci jest tak beznadziejny, że czekam, żeby tylko się skończyły te odcinki. I był kolejny, bo w sumie pamiętasz ile było sezonów? Sezonów 5? Nie wiem. 5 czy 6 sezonów. No także czekam, żeby to się skończyło, był kolejny, bo nie. W ogóle nie ogarniam, słuchajcie, mojej fryzury, grzywki, nie wiem o co chodzi. Nie podoba mi się to, ale jakby nie to jest najważniejsze. Dobra. Ciekawe miejsce, oglądamy.